Composer plus Packagist plus GitHub. Specjalne trio, które pozwoli nam upublicznić pakiet, tak aby inni mogli go pobierać. Zapraszam! A dzisiaj utworzymy sobie własny projekt, który zamienimy na bibliotekę. Po lewej stronie macie taki zwykły projekt, jak z 14 lekcji, ale tutaj już go troszeczkę rozszerzymy, trochę więcej rzeczy do Composer JSON dodałem, tak aby ten. Zwykły projekt stał się pakietem, biblioteką i to jeszcze udostępnioną publicznie, czyli będzie go można z tych publicznych repozytoriów normalnie wyszukać i pobierać. Te repozytoria publiczne będą leżały na takiej specjalnej stronie Packagist.org, która jest właśnie silnie związana z kompozerem w taki sposób, że kompozer stamtąd sobie te pakiety pobiera. Zatem połączymy kompozer z tym Packagist.org. No i jeszcze tu widzicie w tym katalogu są pliki GitHub'a, który jak wiecie służy do tego, by przechowywać swoje różne wersje oprogramowania, różne gałęzie, czyli tam leżą te nasze źródła plików i ten GitHub pozwala kontrolować nasze wersje programowania. A zresztą o GitHubie zrobimy sobie jakieś oddzielne zajęcia. Tutaj po prawej stronie macie katalog pusty i w tym katalogu Odpalimy nasz composer. Jak na razie widzicie, jest tylko tutaj plik konfiguracyjny. Jeszcze nie było wykonanej opcji PHP Composer install. Composer farściśle install. Kiedy to zrobimy, to zobaczycie, że ten pakiet, który sobie za chwilę upublicznimy, zostanie pobrany i stanie się częścią mojego nowego projektu, bo ten katalog będzie jakimś takim moim nowym projektem. Zatem przybliżymy sobie w tym odcinku i composer i Dowiemy się, o co chodzi z tym packagist.org i jak to powiązać z GitHubem. Ale to po kolei. Najpierw przyjrzyjmy się, co tutaj w tym projekcie dzisiaj się zmieniło. Częścią naszego nowego projektu jest klasa WebCrew. Przestrzeni web, jest zdefiniowana, nic szczególnego nie robi, ale pozwoli przyjrzeć się lepiej pewnym mechanizmom. Jakieś tam własności tutaj prywatne, kilka metod, konstruktor, destruktor i jakaś tam funkcja, która tutaj wyświetli zawartość tej prywatnej własności. Prosta klasa dziedzicząca po standardowej. I mam też oczywiście znajdująca się tam w odpowiednich katalogach, żeby tu ładną strukturę projektu symulować, mam też inną klasę Imagination, która znowuż dziedziczy po Klasie WebCrypton, którą tu wcześniej pokazałem. No i ta klasa tu już w ogóle nic nie ma, ale jest po to, by pokazać, jak pięknie tutaj kompozer i ten autoload wszystko nam połączy, powiąże, tak iż wszystko będzie się pięknie widziało, całe te mechaniki e, inkludowania, e, dołączania tych wszystkich klas. Perfekcja, perfekcja. Naprawdę będzie to działało bardzo ładnie i bardzo łatwo będzie można tego od razu używać. Zresztą zaraz to zobaczycie. No ale przyjrzyjmy się jeszcze temu plikowi, bo jest miodny. No i widzicie, że kompozor Jason trochę nam się rozrósł. Co nie oznacza, że ojej, co to jest, ile tego. Spokojnie, tu wszystko jest bardzo logiczne, ma sens, nie ma się co tego bać, nie ma się co nastawiać, że ile tych opcji, po co to. To wszystko jest w zasadzie bardzo proste. Przede wszystkim pierwsza sekcja, nazwa. Na początku musi być ten vendor, czyli my po prostu jesteśmy. Okay? Taka nasza Przestrzeń nazw, a potem nazwa pakietu, który właśnie utworzyliśmy, bo poprzez tą nazwę nasz projekt stanie się już takim pakietem. W tym wypadku będzie biblioteką. Nie będzie aplikacją, która działa, będzie zestawem jakichś klas, bibliotek, które będę mógł sobie pobrać i użyć. Tutaj jest jeszcze taki plik 015, ale on nie jest właśnie aplikacją, to ona nic nie robi, tylko tutaj jest prezentacja, jak działają te. Dwie m, klasy, czyli można pomyśleć, że to są jakieś super biblioteki, które mogę wykorzystywać, coś tam robią, nie wiem, wysyłają maile, y, tworzą dokumenty w PDF-ie, coś robią, jakieś fajne dwa, m, dwie biblioteki, dwie, dwie klasy, a tu jest tylko prezentacja, jak użyć tego w projekcie, jak to działa, kiedy już sobie tutaj odpalimy y, vendor Autoload PHP, a w zasadzie je dorzucimy do projektu. A już ten autoload za nas podrzuca wszystko inne, gdy tylko będziemy chcieli tego użyć. W locie wszystko się pięknie porobi, o tak to ujmę. No ale przyjrzyjmy się tutaj naszemu kompozer JSON, bo tu kolejne dane są dosyć istotne. Pojawia się też sekcja opis. O, taki krótki, prosty opis, ważny, bo kiedy upublicznimy tenże pakiecik, to dobrze by było, gdyby ten, co sobie przegląda te pakieciki, miał jakiś taki szybki rzut okiem, co to. No ja tutaj napisałem, że to jest... Taki treningowy projekt do nauki przy edukacji, tak żeby nikt nie ślęczał, nie patrzył, co to może to coś przydatnego. Niech ludzie od razu wiedzą, że nie ma sensu tego. Jeżeli nie są zainteresowani nauką, edukacją, to nie ma sensu. Ten, ten projekt nie jest jakiś ważny. Więc ta, ten opis tutaj jest istotny, ten description jest istotny, żeby jakoś w prostych słowach szybko, wyraźnie opisać, cóż żeście tu utworzyli. I tu jeszcze raz. Nazwa przestrzeni, ten, ten taki jakby vendor, i nazwa tejże biblioteki, ok? Taki zestaw. No ja tutaj po polsku nazwałem, ale celowo staramy się unikać takich spolszczeń. Ja celowo nazwałem to po polsku, żeby jeszcze trochę potencjalnego przeglądacza zniechęcić jakiegoś tam anglojęzycznego czy innego, żeby po prostu ten projekt był dla was, dla nas, dla celów ćwiczebnych, a nie żeby tam wprowadzał kogoś w błąd. No zobaczmy. Kolejne sekcje. W naszej sekcji Require, czyli co tu jest wymagane w tej sekcji, chyba najważniejszej, bo to ona tu kontroluje właśnie te nasze pakiety wymagane, wersje zależności. Dodałem kolejną prostą rzecz, dzisiaj jeszcze sobie zobaczymy o Require ciuteńkę więcej, ale tu tak, zostaje już znany nam wcześniej wpis, a tu tutaj zobaczcie, można też wymusić, aby nasz PHP miał pewne aktywne rozszerzenia. Jeżeli ktoś używa PHP, to wiecie, że można tam rozszerzyć o pewne biblioteki naszego PHP. -a. No i tutaj ja napisałem, że wymagam, by była aktywna taka biblioteka mb-string. O, o tym mb-string wiecie z wcześniejszych lekcji, gdzie te mb to od multibyte, czyli taka obsługa napisów, które nie zajmują tylko jednego bajtu, ale mogą być wielobajtowe te znaczki. No i to jest Prosty przykład. Ekst myślnik i później nazwa bibliotek PHP. -a. To jest takie, że wymagam, aby w tym projekcie, w systemie, w którym będę go używał, był taki dokładnie PHP i żeby ten PHP miał takie, a nie inne bibliotek. I oczywiście tych bibliotek może być więcej. Gwiazdka oznacza, że w zasadzie wersja mnie nie interesuje. Każda będzie git. Może nie powinienem mówić git. Nie chodzi mi o git. Chodzi mi, że będzie dobra. To chyba jasne. Autoload. PSR 4 już wiemy, files już wiemy, tu się nic nie zmienia, z tym, że uwaga, pod jedną przestrzenią nazw WebCrew ukryłem sobie dwa katalogi. Include class i include posterity. To jest tylko po to, specjalnie to zrobiłem, mógłbym mieć obie te klasy w tym samym katalogu, ale ja je celowo rozbiłem, żeby wam pokazać, że jedna przestrzeń nazw może mieć w tablicy wiele katalogów. Wtedy ten autoloader, widząc taką przestrzeń nazw, będzie poszukiwał klas albo tu, albo tu, czyli nie tylko w jednym katalogu na sztywno. Można więc takie parowanie rozszerzyć, że nie będzie to para przestrzeń nazw, jeden katalog, tylko przestrzeń nazw, zbiór katalogów. Też jest to para, ale ze zbiorem, ok? No i files już było ostatnio, po prostu fizycznie dołączę plik z samymi funkcjami, nie ma tam żadnej klasy. Sekcja z autorami, dosyć istotna kultura informacji przy tworzeniu pakietu wymaga, żeby pewne dane o sobie powiedzieć. Już tego nie tłumaczę, same nazwy mówią za siebie. Name, email, role, Homepage. Prawda? Autors może się powielać, czyli mogę teraz zrobić przecinek i tutaj przywalić jeszcze kolejnego autora z podobnymi elementami. Tak naprawdę, Chyba nie umieściłem tu linku, no tak, w kompozerze nie za bardzo jest jak. To wszystko, co tutaj jest w tych sekcjach, jest świetnie opisane w manualu do kompozera i chociaż jest po angielsku, naprawdę bardzo prosto jest to opisane z przykładami, zatem jeżeli chcecie poszerzyć informacje o tym, jakie tu jeszcze fajne rzeczy można dopisać, Poszukajcie sobie w manualu. Ja może zresztą później pokażę w którymś z odcinków, jak nie zapomnę, a może jeszcze dzisiaj, gdzie to się znajdowało. A jak nie pokażę, to się nie gniewajcie. No i mamy tu jeszcze sekcję typ. No właśnie, tutaj informujemy, że będziemy mieli bibliotekę. Nie jest to wtedy aplikacja taka, tylko właśnie biblioteka, zestaw narzędzi, które same z siebie nie tworzą jeszcze aplikacji. Tutaj mamy słowa kluczowe do tego pakietu. Dlaczego tyle informacji? Bo przypominam, będziemy chcieli to upublicznić. Zatem jakieś hasła kluczowe, które tutaj nawiązują do tego, co zrobiłem, no i z jakiej licencji chcę skorzystać. Tych licencji jest więcej. To są pewne nazwy sztywne, też w manualu one są wymienione. Zresztą ja Wam pokażę ten manual teraz. Jesteśmy teraz na stronie kompozera getcomposer.org. Jakże tu biało? Idziemy sobie do albo getting started, tam już pewne informacje są, ale bardziej takie, przez przykład taki najprostszy, albo po prostu to, co ja osobiście bardzo lubię, do dokumentacji, gdzie mamy już szczegóły, ale te szczegóły są ważne, gdy już coś wiemy, dlatego fajnie jest zacząć od get started, kiedy ta cała e, taka mechanika prostego użycia kompozera i cały obraz, czym to jest, już w nas zostanie utworzony, a rozwijanie później tych już znanych z ogólności elementów do dokumentacji. I tu jest opcja o właśnie tutaj Decomposer JSON, gdzie mamy ten cały schemat omówiony. Każde jakieś hasło, które ja tutaj nazywam, być może troszeczkę niepoprawnie sekcją, ale lubię mówić w ten sposób, bo dla mnie są to pewne sekcje z informacjami. Mamy tutaj właśnie te sekcje i poszukam szybko wzrokiem, gdzie tu był, była na przykład. O, tu jest autor. Zobaczcie, nie i tu jest kilka przykładów, a tutaj macie jakie jeszcze możemy umieścić takie informacje, o, prawda? Zatem bardzo to jest takie przydatne mm, sorki, że to jest i małe i takie białe, ale ja tej strony nie robiłem, tłumaczył się nie będę. No mógłbym ją dla was trochę powiększyć w sumie. Ale tego nie zrobię. Yy, o i jeszcze na przykład tutaj mieliśmy no co? Autoload, o zobaczcie, też możemy sobie tu przejrzeć te kolejne opcje. Także, wszystko, co tutaj gdzieś się pojawia, można sobie tutaj to rozwinąć, poczytać, popatrzeć. O licencje miałem wam jeszcze pokazać. Widzicie, one są tu narzucone, nie? Apache, GPL, MIT licencja, i tutaj można sobie je właśnie wpisać. Przy czym, o widzicie, tu są jakieś dwa rodzaje licencji równocześnie. Także, coś, czego i ja tu nawet wcześniej nie patrzyłem, bo mi to nie było potrzebne. Wy sobie możecie. Zobaczyć, doczytać, bo być może Wam się to przyda. O, jest też version. Tutaj jest bardzo ważne, kiedy używacie własnej wersji, kiedy na przykład nie używacie jakiegoś hmm, GitHuba czy innych tego typu wsparć, ale własnej takiej jakiejś notacji, to i tak pilnujemy pewnego schematu. Tutaj jest opisane i przykładowe wersje, jak powinny mniej więcej wyglądać, żeby były poprawnie zinterpretowane. Ale też jest ten typ, o którym tam wcześniej wspomniałem. O, właśnie. Domyślnie jest to biblioteka, więc mogłem tego nie pisać. I tu macie jeszcze kilka innych typów. Można to sobie też przetłumaczyć. Polecam w Chromie, normalnie tłumaczenie jest prawy przycisk i tam w Chromie będzie tłumacz. Ja tu akurat nie korzystam z Chroma w tym momencie, ale można sobie, jeżeli macie tam problem z przeczytaniem tej zawartości tak w oryginale, to można też sobie tłumacza zarzucić. Tylko uważajcie z tym tłumaczem, czasami. No, wiecie, jak to z tłumaczem. Niektóre słowa są głupio przetłumaczone. Zwłaszcza, im bardziej coś jest żargonem technicznym, tym troszeczkę trudniej tym translatorom to obsłużyć. Dygresja. I tak uważam, że te translatory to po prostu tak się rozwijają. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja robi robotę, ale no, niesamowity jest tego postęp. Jak sobie przypomnę, tak. 15 lat temu, czy, czy może nawet już troszeczkę więcej, jak się te pierwsze translatory pojawiały, jaka to była bida z nędzą, co to, to naprawdę 3 latek przez przypadek ze, słown ze słownikiem lepiej by to przetłumaczył. No ale teraz niekiedy kontekst jest już tak świetnie wyłapywany, że naprawdę no, dobre są te tłumacze. Okej, okay, to taka pauza z manualem, wracamy do głównej treści odcinka. Zatem, kiedy już wszystko określiliśmy, odpalimy php composer far install. Wszystko się tu przemieli, autoloady się odpalą. Nasza biblioteka jest prawie gotowa. Możemy teraz jeszcze stworzyć pewien plik. Ja go tu nazwałem 015php. To nie jest aplikacja, tu nic się nie dzieje. To jest prezentacja, jak działają te moje dostarczone dwie klasy. Zatem, tak formalnie, mógłbym na przykład ten plik nazwać example php osoba, która sobie pobierze mój pakiet. Kiedy już go upublicznię, osoba, która go sobie pobierze, będzie mogła w tym egzemplarzu PHP zobaczyć, jak korzystać z tych moich narzędzi, które tutaj dostarczyłem cudownych. Zatem 015 PHP, bo taki jest odcinek. Ale lepiej to nazywać tak, żeby się łatwo kojarzyło. W ogóle trzeba takie wzorce projektowe wykorzystywać z punktu widzenia, jak to zrobić, żeby ten, który to odbierze, inny programista i nie tylko, jakiś twórca, żeby miał. Jak najczytelniej, jak najbardziej uporządkowane, jak najlogiczniej. To się ceni. Zatem, nasz plik 015, omówię go. To nie jest taki troszeczkę off topic, ale chcę, żebyście przy okazji zobaczyli, jak pięknie to wszystko działa. Popatrzcie. Jedna linijka, ładujemy sobie tutaj wszystko, co było określone tu w autoloaderze, i wiemy, że teraz w tej przestrzeni będą przeszukiwane dwa katalogi. Ten i ten. Taka para nazwa przestrzeni. W tym wypadku już zbiór pod jedną nazwą, kilka katalogów. Zatem odpalam tego wędorka i w tym momencie patrzcie. Nowy obiekt, przestrzeń Webcrew, klasa Webcrew. Popatrzcie, to jest ten mój jakby wędor w kompozerze, tutaj jest też, nie? To jest ten taki słowo klucz. To gwarantuje, że każdy twórca ma jakąś swoją niepowtarzalną przestrzeń. Być może istnieje gdzieś już taka przestrzeń. Nawet nie wiem, może, może. To... Pewnie by mi to repozytorium jakoś wypomniało. Dalej. Ale przyznam, nie wiem, nie udało mi się stworzyć nazwy, która by była chyba że dość świadomie zrobił, można kiedyś przetestować. Uwaga. Od razu wszystko zadziałało, metody działają, jak sobie uruchomimy. Zobaczcie. Konstruktor się przedstawił o ta linijka, następnie metoda autor wyświetliła zawartość swojej prywatnej cechy z autorami. Tak, przy okazji na trzeciej pozycji jest OK. No a ponieważ klasa WebCrew dziedziczy po klasie standardowej, więc getery, setery tam są domyślne. Nową własność sobie określiłem. No a tu sobie wyświetlę tą moją funkcją Browse, która notabene korzysta z dump VAR, takiej trochę pomocnej w debagowaniu czy w zbieraniu większej ilości informacji o obiektach czy innych jakichś funkcjach czy, czy jakichś parametrach ogólnio zmiennych czy tam kolekcjach, mogę sobie wyświetlić szczegóły. No i tu widzimy jest faktycznie obiekt utworzony. Nie ma problemu, że nie wie, gdzie, gdzie ta klasa, wszystko znalezione. I tak przy okazji taki maleńki oftopik. Patrzcie, kiedy do mojego OB wpiszę nową wartość zupełnie. Co się stanie? Ano, odpali się destruktor, dlatego że OB był referencją do tego obiektu. A skoro referencja teraz. Ma wskazywać na nową wartość, to znaczy, że zginęła jedyna referencja do obiektu klasy WebCrew, Więc w pamięci został. No i tu wchodzi tak zwany Garbage Collection, taki automatyczny zbieracz śmieci, który usunął tam ten obiekt. I stąd destruktor odpalił się w tym miejscu. Zobaczcie, WebCrew, klasa, w tym destruktorze właśnie tylko wyświetla pewną informację. Jak to nikomu się nie śpieszy, i, a no, i w tym miejscu właśnie. Ten automatyczny zbieracz śmieci zrobił swoje. Swoją drogą nie lubię tej nazwy, bardzo nie lubię. Wolałbym jakąś inną tutaj, na przykład taką. To by miało moc. Gerby czy collection. Bez sensu. HR linika, Widzimy, że o, dopiero tu jest ta linijka. Zatem rzeczywiście to w tym miejscu został obiekt już usunięty. No i tutaj jeszcze e, używam drugiej klasy Imagination, która dziedziczy po połebkry. Tu mam sobie Alias. Ponieważ użyłem use, nie będę musiał podawać tej, takiej całej, tego ciągu, który mnie do imagination doprowadzi. Po prostu new img. ok? I obiekt znowu zmienia swoją, swoją wartość. I zobaczcie, o, odpala się dwa razy napis w konstruktorze. Dlaczego? Bo imagination przywołuje rodzica, który to też się przedstawiał, potem sam się przedstawia, no a na koniec odpala się ten napis, bo zadziała po prostu destruktor, gdy program się skończy. O, widzimy tego efekt. To tak trochę off-topic, nie jest związane z kompozerem, czy packagistem, czy czymkolwiek, ale chciałem już wyjaśnić e, tą ideę tego pakietu, tak, że mam biblioteki i mam jakiś przykładowy plik, w którym ładnie, dobrze byłoby wszystko opisać, podać przykłady, jak działa, tak, żeby potencjalny odbiorca Miał po prostu łatwiej i mógł powiedzieć wow, dobra robota. Zobaczmy więc teraz, jak to wszystko upublicznić. Jesteśmy na stronie Packagist.org, która jest naturalnym, domyślnym, publicznym repozytorium dla kompozera. Tutaj pierwsza strona, prosto od razu opisane, co mamy robić. Ale my najpierw musimy założyć sobie konto. No nie będę wam pokazywał, jak zakładać sobie konto na stronie. Wybaczcie. Na pewno. Poradzicie sobie z tym sami. Teraz Browse. Trzy opcje tu tylko mamy: Dwie opcje i nasze konto. Pierwsza opcja: jakieś już istniejące pakiety, popularne, nowe, właśnie zaktualizowane, losowe. Klikacie, szukacie, patrzycie, co, co chcecie, może znajdziecie. O, weźmy, wpiszmy. Webiasiek, ponieważ ja już mój pakiet tu mam, wcześniej go umieściłem. Jest webkurs PHP. Pamiętacie composer JSON? Jaki name był. Pamiętacie description? Widzicie? Po to to jest. A jak tu wejdę? Pamiętacie moje wymagania, że ma być PHP74. Wiem, że jest małe. Trudno nie jęczeć. Małe literki powiększycie sobie. Patrzcie. Wymagania. Wielu rzeczy nie podałem, bo nie trzeba, ale jest wszystko opisane. Jest licencja. Jest autor, mail. Hasztagi. Tak? Słowa klucze? Przy okazji mam tutaj dwie wersje mojego programu, bo na Gitie mam dev master i dev beta. Można więc sobie później będzie pobrać jedną z tychże wersji. Jakbym miał ich więcej, to nie ma problemu. O w tym wypadku to są takie moje gałęzie dwie, ale przez to, że GitHub można z packagistem skorelować, powiązać za pomocą WebHooka, to łatwo jest pobierać te dane. Packagist po prostu wszystko ściąga z Gita. I ten, kto chce pobrać pakiet, tak naprawdę korzysta z packagista, ale packagist korzysta z GitHuba, gdzie to wszystko leży. Dosyć proste to jest powiązanie. No właśnie, ale jak to powiązać? Znowu bardzo prosta sprawa. Do powiązania tego wszystkiego, żeby to już było. Tutaj przeglądaliśmy przez Browse, tak służy submit. Wow, ależ skomplikowane. Jedno pole trzeba wypełnić, przynajmniej na razie. Co tu wpisujemy? No właśnie, link do mojego. Tego repozytorium na GitHubie. Tutaj trzeba podać tą ścieżkę, która jest ścieżką do, mojej, do mojego projektu, tylko że w GitHubie. Zatem, jeżeli mój ten katalog, który widzieliście, wróćmy tam na chwilę, wróćmy tam. o to był mój katalog. Ja ten katalog powiązałem z GitHubem. Tu już zresztą widać, właśnie gita, jakieś tam notki. Ten katalog znajduje się właśnie pod jakimś adresem na GitHubie. Może zobaczmy jakim. I właśnie znajdujemy się na stronie GitHuba. Dokładnie pod linkiem, który jest w adresie, znajduje się ten mój cały pakiet. To, co widzieliście na początku w katalogach. Ja sobie korzystam z takiego windowsowego programu GitHub Desktop. Jak coś zrobię u siebie lokalnie to GitHub Desktop, desktop wyczai mi te wszystkie zmiany, robi się wtedy taki commit, czyli akceptację tych wszystkich zmian, tych wszystkich poprawek i wysyła się na odpowiedni branch, na odpowiednią gałęź odpowiednią wersją i tak dalej. Czyli po prostu wysyłaj to wszystko tam do, do GitHuba. Są robione te takie pliki właśnie dla Gita, co tam widzieliście takie z kropeczką na początku Git, tam git ignore i tak dalej. To są takie wewnętrzne pliki GitHuba. Jak już mówiłem o GitHubie, zrobimy oddzielną, jakiś oddzielny mikrokursik. Tutaj najważniejsze, żebyście rozumieli ideę, że to, co mam lokalnie, te moje pliki lądują tam w odpowiednich wersjach, odpowiednich gałęziach, czyli taki produkcyjny misz masz do kontroli tego, co robimy. Wiecie, czasami coś się wprowadzi, nie działa, trzeba się cofnąć do jakiejś wcześniejszej wersji, albo dwie osoby robią oddzielne jakieś dwie gałęzie, coś sprawdzają, testują i tak dalej. No to jest trochę inna bajka, do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj trzeba zrozumieć, że to, co ja robię, znajduje się na GitHubie. I teraz istota jest taka, że to, co tu jest na GitHubie, Będę mógł powiązać za pomocą webhooka takich specjalnych narzędzi, gdzie strony między sobą, no tam to, to aplikacje, ale strony webowe między sobą wysyłają sobie taką takiego newsa, że coś się zmieniło. Otóż mój tutaj packagist będzie dostawał informacje, o tutaj, przepraszam, mój packagist będzie dostawał informacje od Gita, że. Ja, programista, coś zaktualizowałem i wtedy Packagist będzie właśnie z GitHub'a to wszystko pobierał, pociągał. No a skoro z GitHub'a, to zobaczcie, tutaj jest taki przycisk Submit właśnie, o, druga opcja i tu muszę podać nic innego, jak właśnie adres do tego mojego projektu na GitHub'ie. Tutaj jesteśmy, jeszcze raz przejdę na GitHub'a, w tymże katalogu, każdy publicznie może tu wejść, sobie podejrzeć i packagist musi dostać właśnie ten link. Ale to jeszcze nie koniec. Tu po prostu robimy check. Tu Bayer polega na tym, że ten packagist już ma Kurs PHP, nie chce mi się tworzyć kolejnych, a przyznaję, zrobiłem to wcześniej, bo zawsze są jakieś błędy, czegoś nie dopatrzyłem i tak robienie tego na żywca 500 błędów, więc ja już sobie to wcześniej zrobiłem, ale generalnie, gdyby wszystko tam było już ok, pakiet byłby świeży, nowy, właśnie tutaj packagist zobaczyłby na GitHubie, to tu by było po prostu submit, że jest ok, żadnych komunikatów będę potwierdź. Ok. Czyli ze strony packagista byłoby to prawie wszystko. Prawie wszystko. Ale teraz jeszcze musimy na GitHubie powiązać to z tym packagistem. Właśnie tym webhookiem. Będzie nam potrzebne coś, co się znajduje w profilu na naszym koncie. Jeżeli jesteśmy tutaj, to tu mamy taki show API token. Spokojnie, nie kliknę i nie pokażę Wam mojego API tokena, ale Wam będzie potrzebny, skopiujcie go sobie. Przy okazji, właśnie oto już widzicie, jeden z pakietów powiązanych jest tu. No i o właśnie, ten, to co w ComposerJSON było, nie? WebCrypt, kurs i tak dalej, więc zresztą te narzędzia po prostu współpracują. Nie, Composer, GitHub, Packagist. Może być też inne niż GitHub, ale Packagist musi to wspierać. Nie pamiętam, który tam jeszcze wspierał, ale wspiera. Token sobie skopiujcie tutaj, bo będzie potrzebny w GitHubie. Zobaczcie, co musimy zrobić w GitHubie. A w GitHubie, gdy jesteśmy na stronie naszego projektu, szukamy sobie takiej opcji o tej linijce settings. Jak wejdziemy w settings, pojawią się po lewej stronie takie możliwe opcje. Jedną z nich jest webhooks. Okay? Wybieramy ją sobie i w tym momencie, zobaczcie, znajdujemy się w miejscu, gdzie mogę dodać takie właśnie powiązanie, taki webhook, takiego haka. E, pozwólcie, że ja wyedytuję już istniejące to powiązanie, właśnie do mojego packagista. E, ale jak wy weźmiecie ad, nowy, to będzie dokładnie ten sam formularz, tylko to już jest wypełniony. No, i zobaczmy, co my tu mamy. Po kolei. Przede wszystkim wystarczy podać taki link, payload URL, czyli to, co jakby, jakby wysyła nam do packagista informację. Czyli kiedy coś się zmieni z tym moim pakietem na GitHubie, kurs php w kiedy coś tutaj się zmutuje, to właśnie zostanie na ten adres wysłane info do packagista. W praktyce tutaj link jest zawsze podobny, tylko ten username jest inny. Ja mam username, tak duże taki trochę megalomański webiasie właśnie. Dlaczego? No bo tak się tutaj <grywa> ponazywałem przy logowaniu, tak, webiasie. Teraz tak. Tutaj wybieramy zawsze application json, a w secret podajemy właśnie ten API token, który jak se tu klikniecie, to się wyświetli, będzie go można skopiować i tu go trzeba wkleić. Następnie zostawiacie tutaj domyślnie jest, tak jak to tutaj wystarczy just the push event tylko to tutaj zaznaczamy, czyli, że jak się wyśle pusznie z na przykład lokalnego komputera, tak, zatwierdzi się te wszystkie zmiany na GitHubie, to ja właśnie czynię to za pomocą tego programu wspomnianego GitHub Desktop, no to właśnie wtedy sam GitHub informuje, tak mówiąc obrazowo, w skrócie informuje packagista, że słuchaj, zaktualizuj sobie wszystko, bo właśnie mamy tutaj. E, Aktualizację repozytoriów. OK? No i tutaj y, możemy zostawić Active, tak? Update. No, u Was będzie tam chyba Create czy, czy coś. Tu już mam update, bo już wcześniej robiłem. Zatem po wciśnięciu tego, w zasadzie, no koniec pracy. Stało się. Teraz uwaga, trzeba trochę odczekać. Paket jest nie od razu tam sobie to upublicznia. Czasami to będzie kilka minut, czasami może być trochę więcej. Mi osobiście tutaj te pakiety tak do 15 minut i już są publiczne, ale nie od razu będzie efekt. ok? Jak to tutaj update niemy, już wszystko się powinno robić z automatu. Powiązaliśmy w dosyć prosty sposób package'ista z githubem. No i teraz jak to się ma do kompozera? No to zobaczcie. Zobaczcie teraz co będzie, gdy wpiszemy polecenie php composer-far search i wpiszemy to nasze słowo kluczowe, powiedzmy webiasiek, bo takie podałem tam w projekcie Composer.json. Pamiętacie, były takie słowa klucze. Wpiszmy więc takie polecenie i uwaga, przeszukujemy packageista, Composer mówi, jest coś takiego, znalazłem. Vendor WebCrew, nazwa pakietu kurs.php plus opisik. No to jak już wiem, jak się nazywa, no to mogę teraz do tego mojego suchego projektu, który tu był wcześniej, zdefiniować Composer.json i pociągnąć ten pakiet. Zobaczcie jak to łatwo zrobić. Mamy więc katalog, ten o którym wspomniałem na początku, przygotowany do utworzenia naszego nowego projektu, zawiera on kompozer JSON, a w tym kompozerze mamy, no właśnie w sekcji Require mamy dokładnie mój pakiet. Vendor, pakiet i tu jest wersja, ja mam tam takie dwa branche, dwie wersje DevMaster, w zasadzie to master i beta, ale tutaj jest to notacja z dev na początku. To są te takie deweloperskie, jakby gałęzie. I tu mam dev master. Mogę też podać dev beta. Jakbyśmy sobie przeszli do packagista. Przejdźmy może na chwileczkę. Do packagista. Zobaczcie tutaj. O, właśnie te dwie wersje są wykryte. One są tu po prawej stronie. One są na GitHubie i gist od GitHuba dostał info. Mogę więc sobie zażądać tej devmaster, Dev beta. Oczywiście mógłbym tu mieć też jakiś system kolejnych wersji, wersja 0.5, 0.9 i tak dalej, 1,5 i tak dalej. Tak jak normalnie wersujemy, ale to mówię, to już w krusiku o GitHubie. Zatem możemy tu właśnie wpisać coś takiego jeszcze raz pokażę tylko tam przejdę. <laughs> Zobaczcie, o właśnie tutaj wpisujemy sobie tę wymaganą wersję. A dalej a dalej co? Już znamy dalej. PHP composer far install i Composer JSON właśnie jest przeglądnięty. Sprawdzane są pakiety, ich wymagane wersje. Czy tu wszystko pasuje? I patrzcie, installing, -kurs PHP, nasz publiczny pakiet stał się paczuszką wstrzykniętą do mojego katalogu. Zobaczcie, jest wędor! Jak to dumnie brzmi, jest kompozer, ale jest webcrew, producent webcrew. Co mamy w środku? Mamy kurs PHP. Co jest w kursie PHP? No, wszystko, co tam było. Mamy inkludy, klasy, klasa webcrew. Piękne, piękne. No dobrze, ale teraz jaką ja mam pewność, że to zadziałało? No, jest to tutaj. I co ja mam z tym teraz zrobić? To już, to już wszystko? To już pójdzie? Pójdzie. Popatrzcie, jakie to proste. Wystarczy teraz, że do swojego katalogu zaczniemy dodawać własne pliki. O na przykład indeks PHP, w którym to pliku możemy rozpocząć tworzenie naszej aplikacji, która pobrała sobie cudze paczuszki, o właśnie ten nasz cały webkurs kurs PHP, pobrała będzie z nich. Korzystać, a my tworzymy własną aplikację, chociażby jakąś internetową, webową, gdzie właśnie indeks PHP będzie tym pierwszym plikiem. Zobaczmy, co w tym indeks PHP trzeba wpisać, żeby móc z mojej paczki skorzystać. A wystarczy wpisać już nam znaną instrukcję require, vendor autoload. Wszystko będzie jak należy. Zobaczcie, już w tym momencie od razu mogę korzystać z moich klas, które pakiet dostarczył. Proszę bardzo, chcemy obiekt o. Klasy Webcrew? Nie ma problemu. Imagination nam się marzy? Nie ma problemu. Proszę, jest. Pamiętacie tamte konstruktory, które się przedstawiały? Jeden odpalony, drugi odpalony. Browse działa, notabene Browse działa, tam w ogóle klasą nie jest. Nie? Ten Files co include Też mój Browse jest już w paczuszce dostarczony. Destruktorki, pięknie. Działczy. Już od razu. Wyobraźcie sobie, że tam dostarczono jakieś super narzędzia, a nie tutaj takie testowe, zabawkowe, jakieś świetne funkcje, które robią ogrom roboty i nie musimy wyważać otwartych drzwi. Po prostu instalujemy kompozer, odpowiednia wersja, bo czasami wiecie, może jakaś stara już nie działa, albo korzystam z konkretnej, a nowa coś pozmieniała, więc tutaj pilnowanie tych wersji jest istotne. Testowanie nowych wersji, czy program się nie wykrzaczy, więc, no tutaj, Kompozę robi dobrą robotę, pilnuje dla nas wielu zależności, to naprawdę zmniejsza pracę. Gdybyśmy mieli to wszystko, co się tu robi z automatu, wymyślić sami, od nowa, zaprojektować ile czasu, bez sensu. Projektanci, programiści od lat pewne mechanizmy powtarzają, robią, to jest. Po co to? Wymyślać na nowo. Pewnie dla zabawy w celach edukacyjnych, żeby zrozumieć ideę, istotę, warto coś napisać od początku, ale potem trzeba poznawać te narzędzia i po prostu się nie męczyć. Przychodzić już do marzeń o konkretnym programie i go realizować. A to, co te technikalia, które muszą tam automatyczne pewne rzeczy, które musimy i tak zrobić, ułatwmy to sobie. Niech się dzieją same. Niech kompozery, pakedzisty i inne cudawianki robią to za nas. I tym oto sposobem, powolutku. Zbliżamy się do najważniejszego, do frameworków, ale to jeszcze powoli, po trochu, nigdzie się nie śpieszymy. Może jeszcze coś po drodze nakręcę, co wiem, że mogłoby się przydać. Może ten github, może jeszcze jakieś inne treści, tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że znowu trochę przybliżyło Wam się rozumienie kompozera, bo w sumie to o nim.